kompestacja. Czwartego stycznia 2013 roku, całkowicie zupełnie, w zupełności, ja nie mam jak powiedzieć, w całości nowego roku. Witam was niezwykle serdecznie, Marcin Hugo Kosiński po tej stronie i Janek Fior po tej drugiej stronie, zupełnie nietypowo dzisiaj w piątek o godzinie 20. Ja się odzwyczaiłem od prowadzenia audycji, ponieważ jedna moja audycja wypadła w Sylwestra, a druga w Wigilię. Wobec tego ostatnią prowadziłem 3 tygodnie temu, co widać od razu, jaki stres jest tutaj, kiedy w nowym roku wracamy z powrotem na antenę. Janku, jak za wielką wodą? Za wielką wodą ponuro, muszę wam powiedzieć. Nie jestem nawet w dobrym nastroju, ale tak, żeby utrzymać kontakt z krajem dziadów, zdecydowałem się jednak poprowadzić tę audycję, czy współprowadzić tę audycję. Ja bardzo chętnie będę współprowadził z drugiej strony, tylko przypomnę, że nasz czat znajduje się na stronie chatkontestacja.com, na której tłumie już zaczęli ludzie wchodzić, tak jakoś 2 minuty przed audycją nagle zaczęli się pojawiać, również na antenie i można dzwonić oczywiście na nasz numer telefonu, na numer 222-195-321 lub kontestacja.com na Skype'ie jest za darmo, a jeżeli dzwonicie telefonem, to płacicie tyle, co za połączenie stacjonarne z Warszawą i możecie komentować lub swoje inne myśli głębokie tutaj dawać. A Janku, co przygotowałeś dla nas dzisiaj, przynajmniej na początek? No, właściwie to przygotowałem, życie przygotowało. Parę takich wydarzeń tutaj się odbyło. Ja tu już jestem chyba z 8 dni. 8, tak, 6, nawet 10. 10 dzień dzisiaj. Otóż tutaj, to znaczy w Kalifornii, dzwoni do was z pokoju hotelowego, hotelu bez sieci, bez Western, która właściwie pozostaje, przynajmniej w tej miejscowości, w której jestem, północnej Kalifornii, to jest jedyny hotel, w jakim można mieszkać, ponieważ, znaczy, no można jeszcze w Hiltonach, tutaj jest parę Hiltonów w pobliżu i Marriott. Natomiast, no tak, żeby nie zbankrutować, to Best Western zostaje jako jedyna sieć, ponieważ ceny są irracjonalne. Ja zaczynam od cen, ponieważ Kamil też zaczął od cen i opowiadał, dzwoniąc z Zambii, z Lusaki, opowiadał o tym, jak zdziwiła go cena wózka dziecięcego. No, to, że wózek dziecięcy w Zambii kosztuje 4 razy tyle, co w Polsce, To dla mnie ani dla nikogo nie powinno być dziwne, ponieważ w Afryce rzeczy, które są nietypowe, no importowane, są bardzo drogie. Począwszy od żywności, skończywszy na wózkach chociażby. To może trzeba zacząć produkować wózki na miejscu? Nie, ponieważ to jest tak jak w tym dowcipie z butami, wiesz, że pojechał sprzedawca butów, pojechał do Afryki i dzwoni po 2 tygodniach do swoich przełożonych i mówi, że tu sprawa jest beznadziejna, ponieważ ludzie nie chodzą boso, więc buty są jakby zbyteczne. No, druga część dowcipu jest taka, że pojechał jakiś Żyd i też po 2 tygodniach zadzwonił, mówi, fantastyczny rynek, wszyscy chodzą boso. No. Problem jest taki, że tylko pół tego dowcipu jest do Afryki się odnosi, mianowicie te pół, które mówi, że tam ludzie nie używają wózku. To jak się transportuje dzieci? Nie będą używać wózków, ponieważ tam dzieci się nosi w chustach na plecach i myśmy to Kamilowi mówili, no ale nie chciał chyba uwierzyć, no to teraz już wierzy. A to męczące na dłuższą. W Afryce wózkiem dziecięcym się nie da jeździć, ponieważ wózki na takie drogi, jak tam są, się nie nadają, chyba że ktoś ma wózek dziecięcy z napędem na 4 koła, to wtedy może by mu się udało, nawet normalnym samochodem się nie dojedzie jak porze deszczowej, a teraz właśnie jest pora deszczowa, zaczęła się i jest tam dziurawo. No to ja zaczynam z Kalifornii audycję, zaczynam od Afryki, ale chcę wam powiedzieć, że tutaj te 4 razy drożej to się odnosi do wszystkiego, do najbardziej elementarnych produktów. Kalifornia jest potwornie, potwornie droga. To co tam robisz? Mam tutaj trochę spraw zdrowotnych i mam trochę spraw rodzinnych, które rozwiązuję. Tak się jakoś skumulowało, że
że mnie to dopadło tutaj. No i trochę robię też biznes w tym sensie, że kontaktuję się z, skontaktowałem się z paroma autorami, mam się spotkać tutaj na Stanfordzie, w Berkeley, mam jechać do University of Nevada, będę w Chicago, będę w Nowym Jorku, także będzie to dłuższy mój pobyt tutaj, bo chcę, mam pewien plan rozwoju wydawnictwa i chcę ten plan wdrożyć w życie. No i takie dzwonienie czy mailowanie jednak jest nieskuteczne. Pół roku mailowałem i telefonowałem z Polski, nic do niczego właściwie, do żadnej konkluzji nie doszedłem. Dopiero myślę, się, jak się spotkam z ludźmi, to sprawy pozałatwiam, bo wbrew pozorom to, no na przykład Kalifornia, to nie jest taki stan, w którym jest fantastyczna, no gospodarka jest wielka, oczywiście Kalifornia jest piątym czy szóstym, gdyby była państwem, to byłaby piątą lub szóstą potęgą ekonomiczną czy gospodarczą świata, ale na takim zwykłym biznesie jest po prostu katastrofa. No na przykład dzwonisz do, bo chciałem wynająć mieszkanie w pensjonacie, bo jednak pensjonat byłby tańszy niż hotel. Więc zanim do mnie oddzwonił agent, ja nie mówię o tym, że w ogóle mi nie odpisał na maila, a wysłałem też kilka maili. Zanim do mnie jeden z sześciu czy ośmiu agentów oddzwonił, no to minęło, to dopiero dzwoni wczoraj, czyli 3 stycznia, a ja zadzwoniłem 26, 7, 8, 9, codziennie i pisałem. Tutaj nikomu się nie spieszy, tutaj właściwie nawet, ja myślę, że chyba nikomu nie zależy na tym, no jak na biznesie. No. Czyli to jest taki idealny stan dla... Nawet na kliencie nie zależy. Idealny stan dla przedsiębiorców? No. Czy to jest taki kraj, znaczy taki stan, gdzie można iść? Wszyscy po prostu olewają pracę, wiesz? Czyli... To jest taki kraj. Okay. Tylko że tutaj jest kilka takich dziedzin, których nawet olewając pracę, a będąc specjalistą, mając dobre wykształcenie, właściwe wykształcenie, można się utrzymać, to trwa. Mnie się wydaje, że to też jest taka sprawa, że tu jest bardzo dużo cudzoziemców. Jest dużo Chińczyków, Hindusów i ci są przy tych głównych miejsc, przy żłobie tym elektronicznym, informatycznym. Druga jakby gałąź to jest ten show business, który też ma pewną specyfikę, to jest pewna elita, pewna grupa ludzi. Natomiast takie zwykłe biznesy jak sklep, optyk, lekarz, adwokat, architekt, to są po prostu, to ci ludzie się zachowują, ja bym powiedział nawet arogancko, nawet gorzej niż w Polsce. Bo co prawda nie są, to nie są, oni nie są, nie odzywają się po chamsku, tak jak u nas, prawda? Nie kłócą się z klientem, tylko po prostu lekceważą, nie odpowiadają na telefony, nie reagują. Ja zadzwoniłem, jak mówię, do tego, do człowieka z pensjonatu, nawet rozmawiałem z jednym. I on mówi, jutro do ciebie zadzwoni. Do tej pory nie zadzwonił, tydzień minął. Więc jest na każdym kroku. Z adwokatem tutaj też próbowałem się kontaktować. Adwokat mi daje telefony, wszystkie jakie tylko ma, ale nie odpowiada te telefony. Jest tylko sekretarka automatyczna, dzwonisz na sekretarkę i zostawiasz wiadomość i jak się zlituje albo jak ma kaprys, to dzwoni. No potem tłumaczą, że na wakacjach byli, że gdzieś tam... No, przerwa świąteczna, to prawda, ale tu nie ma świąt. Tu w zasadzie tak był jeden dzień świąt Bożego Narodzenia. Ja akurat Boże Narodzenie przyleciałem do Kalifornii. No to ten jeden dzień był świąt, potem drugiego dnia święta już nie ma. Potem jest Nowy Rok, no to nie jest święto. Sylwester, to można powiedzieć, żałosna zabawa jak w remizie. Poszliśmy ze znajomymi na Sylwestra. No to jakby w Polsce coś takiego było, to by pewnie na wszystkich portalach internetowych było napisane, że to było Sylwester organizowany przez miejscową, powiatową chyba, radę
Chamber of Commerce, czyli Radę Biznesu, coś takiego tam. Izba handlowa. Ale to, okay, ale to jest tylko tak w Kalifornii, czy to są jakiś taki trend już w Stanach ogólnie? Nie, nie, Kalifornia jest taka. To gdzie indziej nie, bo przeciwieństwem Kalifornii jest Nowy Jork, o którym się mówi, że jak ktoś potrafi w Nowym Jorku osiągnąć sukces i tam się dorobić, to się dorobi na całym świecie. Natomiast jak ktoś się nie dorobi nigdzie w Stanach Zjednoczonych, to ewentualnie może pojechać do Kalifornii i może się tutaj dorobić, bo tu wystarczy po prostu reagować na telefony, reagować na potrzeby klienta. No tak mi się wydaje, że to by wystarczyło. Ja myślę, że jakby ktoś chciał, to znaczy ja nie polecam, bo też są inne strony tego medalu i tutaj miejscowa Polonia, bo akurat na tym Sylwestrze miałem okazję poznać sześć różnych osób, które się tutaj znalazły, przyjechały do Kalifornii i mają podobne refleksje co i ja. Przepraszam, napiję się wody, bo strasznie mi sucho. Dobra, to ty się napij, a ja przypomnę, że można do nas dzwonić cały czas na numer 222-195-321, 222-195-321. Dzisiaj specjalne wydanie, audycja z Jankiem i z Hugo, Jankiem Fiorem oczywiście głównie, a Hugo tak przy okazji po tej drugiej stronie. No, zaczęliśmy o 20, także dopiero zaczęliśmy. Janek siedzi w Kalifornii, jak można było usłyszeć, co go nie specjalnie nie raduje. Wręcz no, ja jeszcze nie siedzę, znaczy siedzę na hotelu, ale jeszcze nie siedzę, ale siedzieć w Kalifornii to też nie jest wielki problem, o czym wam opowiem za chwilę. Natomiast chciałem wrócić do tego elementu ekonomicznego czy gospodarczego. Więc sytuacja na rynku pracy jest beznadziejna. Pracy nie można znaleźć. Około 30% młodych ludzi jest bez pracy. Prawie połowa Kalifornijczyków, czy może nawet nieco ponad połowa, korzysta z jakiejś formy. To jest taka średnia, w tej chwili średnia amerykańska, ale pamiętajmy, że do średniej amerykańskiej wchodzą takie stany jak Arkansas, które jest bardzo biedne, Wyoming, prawda, czy jakieś tam Missouri, no Missouri może nie, ale Alabama, New Orleans. To jest bieda tam, prawda? Więc jak się weźmie tę średnią, Kalifornia, która jest takim bogatym stanem, powinna być znacznie no, bardziej samowystarczalna, czy przynajmniej Kalifornijczycy. Natomiast nie jest, ponieważ, jak mówię, ponad połowa ludzi korzysta z jakiejś formy pomocy ze strony państwa, czy to znaczki na żywność, czy to jakieś tam dopłaty, czy subsydia. No jest to nagminne, zważywszy na taką dużą liczbę bezrobotnych, no to pewnie i te fundusze bezrobotnych są nadwyrężone. Najlepszy dowód, że Schwarzenegger, który no, miał ambicje i wolę i umiejętności chyba do tego, żeby zrobić z tego stanu no, bardziej samowystarczalny, bardziej liberalny w naszym sensie stan, poddał się i poszedł po dwóch latach gubernatury, już poszedł na równo jak wszyscy, cała komuna rządząca i postawił na welfare, postawił na pomoc dla tak zwanych biednych. Ale dlaczego tak się dzieje właściwie? Gdzie człowiek, który jest po pierwsze no, w miarę ma ciekawe poglądy na samym początku, jest niezależny finansowo, od nikogo nie jest specjalnie nie jest ten uzależniony, to co się dzieje po dwóch latach w takim człowieku? Wiesz, wydaje mi się, że to jest kwestia ego, no, czy może nawet jakiejś takiej samozadowolenia. Człowiek, każdy, no nawet i polityk, chce, żeby go ludzie lubili, żeby go akceptowali. No więc jeżeli, a ludzie tutaj akceptują tych, którzy im coś rozdają albo którzy się pochylają nad ubogimi. To pochylanie się nad ubogimi oczywiście jest, działa odwrotnie niż zamiar. Ponieważ tym ubogim ta pomoc, która rzekomo idzie dla biednych, jest raz, że jest marnotrawiona, a dwa, że
że jest tak kosztowna, że summarum, jakiś tam, jak weźmiemy netto efekt, to biedni na tym tracą. No, weź na przykład taką sytuację. Jest miasteczko Santa Cruz, to jest taki Sopot. No może, no tak, Sopot, ale nie jest tak elegancki jak Sopot, ale taki jak Sopot był lat temu 20. Miejscowość uzdrowiskowa, nadmorska, dużo słońca, dużo turystów latem, 5 miesięcy sezonu turystycznego, 5-6 miesięcy od maja do października. A poza tym smutno, cicho i ponuro. Więc w tejże Santa Cruz, która ma z okolicami gdzieś 40-50 tysięcy ludzi, mówi się, że jest od 5 do 7 tysięcy bezdomnych. Ja powiedziałem o tym Best Western, dlatego że pierwsze 3 noce spędziłem w motelu, który znalazłem jadąc z lotniska. Zatrzymaliśmy się przy motelu, wyglądał no, zupełnie przyzwoicie. Zatrzymaliśmy się tam, nocowałem i odkryłem już następnego dnia, że w motelu są bardzo dziwni ludzie, że w tym motelu mieszkają bardzo dziwni ludzie. Przeważnie po jedną, dwie noce ludzie, którzy cały swój dobytek mają w swoich samochodach zaparkowanych przed numerem, w którym mieszkają, przed drzwiami do pokoju, w którym mieszkają. Menele. No co tu ukrywać, menele. Więc przeniosłem się do drugiego motelu, znaczy próbowałem się przenieść do drugiego motelu w sąsiedztwie, droższego, lepszego, to samo. To są ludzie bezdomni, ponieważ tu w tym rejonie mniej więcej 15% ludzi jest bezdomnych. Nie ma mieszkań. Mieszkania, albo jeżeli są, to są tak potwornie drogie, że w zasadzie nawet dobrze zarabiającego człowieka nie stać. Ale rozumiem, że w Stanach definicja bezdomnego to jest ten, który w motelu mieszka. No wiesz, oni przychodzą do motelu po to, żeby się wykąpać, żeby sobie zrobić pranie i potem znowu 5, 4, 5, 6 dni śpią w samochodzie albo na ławce, co się kończy bardzo często aresztowaniem, ponieważ tutaj prawo jest przestrzegane z pedanterią hitlerowską, wiesz? Tak jak znam opowieści z czasów okupacji, kiedy panował taki ordnung, że nie można było przeżyć czy zachowywać się w minimalnym nawet odstępstwie od prawa. Więc tutaj, jak mówię, taki przypadek opowiadał mi menadżer tego hotelu, w którym w tej chwili mieszkam, że jeden z jego gości zaparkował na miejscu, nie zwrócił na to uwagi, Meksykanin czy jakiś inny Latynos, może nie przeczytał, może nie zrozumiał, że miejsce, na którym zaparkował, jest przewidziane tylko dla pracowników tej instytucji, w której on tam do której przyjechał. I to był szpital czy jakaś klinika. I za to dostał mandat $26. No wziął ten mandat, gdzieś włożył do kieszeni i zgubił czy zapomniał o nim. 2 czy 3 tygodnie później dowiedział się, że został aresztowany podczas jazdy w innej miejscowości. Został aresztowany, ponieważ był już nakaz przez te instytucje, przez te, nie wiem, policję chyba, która wystawiła mandat, przez policję z tej miejscowości, której naruszył zasady parkowania, został wysłany nakaz aresztowania za niezapłacenie $26 za mandat. Aresztowano go w miejscowości, w której nie mieszkał, więc nie miał nikogo, z kogo by mógł poprosić o to, żeby złożył za niego kaucję. Kaucja została ustanowiona na $1000, czyli na $10 000 wartości, $1000 trzeba zapłacić. Więc to trwało kilka dni.
zanim rodzina się dowiedziała, zanim się dowiedzieli, że on siedzi w więzieniu i trzeba w areszcie i trzeba go wykupić, to jego samochód, którym został aresztowany, został gdzieś ściągnięty, nie wiadomo było gdzie. Więc poszukiwania samochodu, zanim znaleźli samochód, koszty tego parkowania gdzieś tam na terenie instytucji, która samochód odholowała, dorównywały wartości samochodu, czyli było gdzieś ponad 2500 dolarów. Więc on postanowił tego samochodu nie wykupywać. Więc ponieważ po jakimś czasie taka instytucja musi coś z tym zrobić, więc oni poszli do sądu, sąd wydał nakaz kasacji tego samochodu. Kasacja samochodu kosztuje też coś tam 1000 czy 1500 dolarów, więc instytucja wzięła tego właściciela po raz kolejny do sądu, że ma zapłacić 2500 dolarów za przetrzymywanie samochodu na parkingu. To już nie był policyjny, tylko jakiejś instytucji, która się zajmuje właśnie takimi odholowanymi pojazdami. Plus ta kasacja, to już było ponad 4000. Jak to się tam zebrało z tą kaucją i tak dalej, to w zasadzie facetowi grozi 6 miesięcy więzienia za mandat 26-dolarowy. Tutaj nie ma szans, żeby ktoś no, machnął ręką, czy odpuścił, czy jest 26 dolarów, to nieważne, czy to jest 26 dolarów, czy to jest 26 tysięcy dolarów, czy 26 milionów dolarów, z wszystkim równie poważnie się postępuje. Z jednej strony jest to dobre, no bo prawo działa, ale z drugiej strony jest to po prostu no nie do życia, dlatego że jednak człowiek nie jest perfekt, prawda? Jeżeli ja jadę no w Polsce na przykład no mamy taką sytuację na drogach, nie? Że kiedyś, ja zawsze jeżdżę bardzo prawidłowo, przynajmniej staram się jechać bardzo prawidłowo i gdzieś kiedyś mi się zdarzyło, otrzymałem kilka tygodni po przejechaniu jakiejś gminy gdzieś koło Częstochowy, dostałem zdjęcie, że przekroczyłem prędkość coś o 9 km, czy o 11 km, już nie pamiętam. Przekroczyłem, nie widziałem znaku, bo potem następnym razem przyglądałem się temu miejscu, no i dostałem mandat, no jakbym go nie zapłacił na czas, no to może bym jakąś tam karę dostał, ale nie, żeby mnie aresztowali za to. I to jeszcze aresztowanie jest, skuwają cię w kajdanki i to do tyłu. To naprawdę trzeba mieć, nie wiem, może w ciąży trzeba być, żeby do przodu, żeby ręce można było złożyć do przodu przy aresztowaniu. No są, nieludzkie są te warunki. Ale wszystko działa, wszystko jest w doskonałym porządku, dlatego że to się nazywa, że państwo chroni własność prywatną, bo to co prawda ta klinika nie była, ta klinika może była prywatna rzeczywiście, jak on zaparkował na miejscu dla personelu, to, bo sobie tutaj zapisuję myśl, to naruszył prawo własności tej kliniki, czy właściciela tej kliniki. Państwo czyli policja zareagowała słusznie i szybko ukarała sprawcę. Mało tego, dołożyła mu kar, żeby już nigdy czegoś takiego nie robił, przez co być może, że uchroniła prywatną własność innych ludzi. Ja na to patrzę tak z punktu widzenia wolnościowca, nie z punktu widzenia libertarianina. No i dlatego tak to tłumaczę. No ale z drugiej strony to państwo nadużywa prawa. Dlatego, że trudno powiedzieć, czy fakt drastycznego, dotkliwego ukarania kogoś będzie ostrzeżeniem czy formą ochrony innych ludzi, którzy mogliby być przez takiego naruszającego parking, no, czy prawo parkingowe. No, ale to przede wszystkim jest spór dwóch osób, nie? To jeżeli klinika by chciała pozwać go za ten... Ale tutaj nie ma sporu dwóch osób. No właśnie. Tutaj spór dwóch osób kończy się zawsze...
To znaczy, w spór dwóch osób zawsze wtargnie państwo. I to państwo jest brutalne, bezduszne, okrutne, można powiedzieć. No, wiesz, tu przeczytałem wczoraj w lokalnej gazecie taką historię, mianowicie żona rzuciła w męża ziemniakiem, czy jabłkiem. I on zadzwoni na policję, ponieważ no, to była jakaś raz sprzeczka małżeńska, ale ta sprzeczka już widocznie nie po raz pierwszy miała miejsce. Skończyło się na licytacji domu. Skończyło się, no, powiem ci, że może nawet i gorzej. Mianowicie on zadzwoni na policję. Przyjechała policja, aresztowali ją. No bo, jak mówię, to jest norma. Aresztowanie jest normą. To jest tak jak u nas mandat. Po aresztowaniu otrzymała zakaz zbliżania się do domu. Zabrali ją w pantoflach, w krótkiej bluzce i spódnicę, a to tutaj jest zimno. Muszę wam powiedzieć, że to jest Kalifornia, ale w ciągu dnia jest rzeczywiście tak 8, 10, 12 stopni, ale jak się rano rusza wcześniej, na przykład o 8 wyjeżdżam samochodem, 8, pół do 8, to jest samochód oszroniony. Trzeba zdrapywać szron z szyb. Jeżeli się nie ma pół godziny na odmrażanie takie naturalne. No więc ona w takim stanie została na ulicy. Nie miała przy sobie pieniędzy, nie miała przy sobie telefonu, nie miała samochodu, nic. I nie wolno jej było tego otrzymać. Poprosiła policjanta, żeby pojechał z nią do domu i żeby mogła te rzeczy zabrać. Mąż nie wpuścił, bo miał nakaz, taki nakaz, który mu umożliwiał trzymanie jej, znaczy był to zakaz pojawiania się jej, nie pamiętam, 100 metrów, czy nie 100 metrów, 100 jardów, czy 200 jardów, w każdym razie od domu. Ona nie ma kontaktu z dzieckiem, ona nie ma kontaktu, no nie ma nic, no to jest, człowiek została ukarana, tym bardziej, że jeszcze właściwie sprawy sądowej nie było. Może będzie jakaś sprawa sądowa, pewnie będzie, ale dopóki sprawy nie ma, no to ona jest właśnie niewinna. To jest podejrzenie, że rzuciła męża ziemniakiem czy jabłkiem. Nie wiem, czy mu coś zrobiła. Policja bardzo chętnie, nawet byłem zdziwiony, że to dotknęło kobietę, a nie mężczyzn, bo zwykle mówi się w Kalifornii, rozwód czy jakaś konflikt małżeński jest nieopłacalny dla męża. No to się okazuje, że tutaj dla niej jest nieopłacalny. I nie wiadomo, gdzie ta kobieta, jak ona sobie radzi. Ja się pytam dzisiaj, tutaj mamy takiego ochroniarza przy hotelu, pytam się go, on tam kiedyś w policji pracował, teraz jest ochroniarzem. Pytam się go, co w takiej sytuacji ma robić, a on mi mówi, że to jest jej biznes. Jego to nie obchodzi, wiesz. No niby są jakieś organizacje pomocowe, ale jak się dostaniesz, tutaj odległości są takie, że w zasadzie no, jesteś sparaliżowany, jeśli nie masz samochodu, jeśli nie masz telefonu. Z telefonem, no to jeszcze jakoś tam se można poradzić, no a chyba, że się, jak ona nie ma pieniędzy. Tak było napisane, że nie ma. No ale powiedzmy, że ktoś jej pożyczy, no to telefon coś załatwi. Ale do samochodu trzeba mieć kartę kredytową, trzeba mieć prawo jazdy, żeby ci pożyczyli samochód, no trzeba ubezpieczenie wykupić, więc to sprawy się komplikują. Nikt się nad tym nie zastanawia. Konsekwencje tego wiesz, bezwzględnego prawa, no mogą być też, no ja nie wiem, co ja bym zrobił w takiej sytuacji, no ja bym sobie może poradził, bo lubię chodzić i w Polsce się dużo chodziło, więc pewnie bym gdzieś poszedł do jakichś znajomych, nawet jakby to było 25 kilometrów, ale sytuacja, no i ten dziennikarz się zastanawia, idzie w tym kierunku, że powinny być w każdej miejscowości takie izby dla kobiet, nie wiem, ma na myśli tutaj kobiety maltretowane, czy takie, które wobec których mężowie stosują przemoc i inni ludzie, którzy sobie nie radzą. No ale jeżeli, oczywiście są takie miejsca, ale jak się pytałem tych moich
współmieszkańców pierwszym modelu, tych bezdomnych, to oni mówią, że wolą tam nie chodzić, bo tam dopiero można podpaść. Nie wiem, co mieli na myśli, ale prawdopodobnie jakieś inwigilacje, jakieś być może, że też kwestie narkotyków. No, narkomania tutaj jest rzeczywiście zjawiskiem dość powszechnym i przerażającym. No, napatrzyłem się tam w Santa Cruz, szukając motelu, no to napatrzyłem się rzeczywiście na tych ludzi, którzy gdzieś wygłodniali rano, pojawiali się na ulicach, nie wiem, no, by żebrać, czy może i zarobić. No i programy telewizyjne, jeżeli się włączy dziennik, no to w dziennikach to jest głównie tylko tematyka narkomanii, narkotyków i tak dalej. A taki, jak mam takie pytanie, taki narkoman się właśnie, tacy narkomani się czymś różnią od takich naszych tutaj tych żuli, alkoholików, którzy tak wystają pod tymi sklepami rano? Słuchaj, no, ci narkomani, no tak mniej więcej jak ci nasi alkoholicy, wiesz, stoi taki skurczony, przykurczony, trzęsący się i o coś tam prosi, wiesz, no ja specjalnie się do nich nie zbliżam, nie rozmawiam, bo cholera wie, co cię może spotkać, nie jestem stąd, nie znam tutejszych obyczajów. No ale widać tych ludzi, wiesz, widać prostytutki, te młode dziewczyny, nie wiem, czy one to robią z biedy, a na pewno nie z uciechy. W każdym razie, no wiesz, obraz jest dość ponury. Ja mówię o takiej, to nie jest ta Kalifornia, wiesz, San Francisco czy Los Angeles, ale to jest niedaleko. Santa Cruz jest jakieś, nie wiem, 20-30 kilometrów od San Jose, czyli od Doliny Krzemowej. I ta Dolina Krzemowa, która powinna promieniować tutaj na okolice właśnie bogactwem i sposobnościami, to jednak przyczynia się do pewnego dyskomfortu ludzi, a no, mamy mówcę, to ja to przerwę i wrócimy do tego wątku. Dobra, mamy Maćka chyba na tym antenie. Maciek, to ty? Halo, halo? To ja i nie tylko ja. Witaj, Marcinie. No właśnie, bo ty w Afryce siedzisz. To tylko ja. W Afryce jest bardzo dużo milionów ludzi, a ze mną w jednym pokoju raz, dwa, trzy, cztery, pięć ssaków i jakieś 5 milionów różnych insektów. Pozdrawiamy was wszystkich z Afryki. No właśnie, bo to ten, do Janek, to twoja audycja, to proszę. To się chcieliśmy nawiązać do tego, że w Polsce się dość dużo chodzi, to tutaj się chodzi chyba jeszcze więcej, bo spacerujemy codziennie po kilka kilometrów. A ty jesteś w Lindzie? Tak. Aha. Jest to pozdrawiam bardzo serdecznie. Byłem tam ile czy tygodnie temu. Także no wiem, jak się w Afryce chodzi, ponieważ w Afryce w szkole, z którą współpracowałem, ale to było w Rwandzie, ale zresztą to żadna różnica. Niektóre dzieci szły w jedną stronę do szkoły 4 godziny. I potem po lekcjach znowu wracają 4 godziny. Tam są... Poza tym bardzo droga jest komunikacja, jak na kieszeń tych mieszkańców. Natomiast tutaj, tu nie ma komunikacji publicznej, a żeby pójść, no ja nie wiem, jeżeli by, ja przypuszczam, żeby gdyby ktoś szedł poboczem autostrady, to pewnie zostałby natychmiast aresztowany. Tutaj w Stanach. No jednak Ameryka to jest kraj totalitarny, było od wielu lat. W Afryce jest chyba więcej pod tym względem swobody niż tutaj. Jest ilość swobody odwrotnie proporcjonalna do ilości pieniędzy. Tak, no my zasadniczo podróżujemy na pace pick-upa, także nie jest źle. Aha, na tego Jackowego? Tak, no, jest. Dokładnie. Aha. A Kamil tam jest też? Też jestem, Janku, też jestem. Wszyscy tutaj siedzimy i słuchamy ciebie. No bardzo, bardzo mi miło. Słuchaj, no muszę wam powiedzieć, że mimo tych insektów i no komarów, które tam rzeczywiście, ja na komary jestem strasznie, mam przewrażliwiony jestem, może nawet panicznie jakoś przewrażliwiony, to mimo to lepiej się tam czułem niż tutaj. Poza tym powiem wam, jakie tutaj są ceny. Tutaj ceny są... Tu jest 4 razy drożej niż w Polsce. W tej chwili żywność, która była
która czyli była... Zambia jest bardzo podobna do Ameryki. Ja wiem, ale wiesz, jednak trochę inaczej, bo tam możesz przekupić, wiesz, tam możesz się jakoś wykręcić. Jak jesteś białym, to sobie jakoś poradzisz. A tutaj nie ma najmniejszej szansy. Obojętne, czy byś był biały, zielony, czy czerwony. To znaczy czerwoni to tutaj rządzą. Ale bez względu na to, no po prostu nie ma szans. Słuchajcie, chleb, taki, nawet ten taki, ta wata amerykańska do tostów kosztuje... Tutaj dolara. A tu 3,69 z podatkiem prawie 4. Taki chleb, który się, tak jak u nas jest taki sklep, chleb zakopiański w sklepach, okrągły, pszenno, żytni, to on, to tutaj kosztuje na nasze pieniądze jakieś 15 zł. Tutaj dolara kosztuje chleb. Masło też kosztuje 15 zł. To jest trochę więcej niż kostka. To będzie funt, przepraszam, czyli będzie niecałe pół kilo, no prawie dwie kostki, tak? 15 zł. No to jeszcze masło nie jest jeszcze takie drogie, ale jest beznadziejne, bez smaku, bez zapachu. Owoce, słuchajcie, pomarańcze kalifornijskie, te, które w Polsce można kupić po 6 zł, 5-6 zł, to jest 2 dolary, to tutaj kosztuje funt. 80 centów w Zambii, 80 centów płaciliśmy za owoce. Wiesz, w Zambii jest ten problem, że tam nie ma małych gospodarstw takich owocowych. I w zasadzie jak kiedyś w supermarkecie w Lusace, czy już nie pamiętam, w Lusace, czy gdzieś w jakimś innym miasteczku, znalazłem mango i byłem, o, mango sobie zjem takie ładne, patrzę się, a to import z Brazylii po 9 dolarów za mango. Janku, poprosiliśmy czarną kobietę, która nam tutaj obiady gotuje, żeby nam kupiła owoce i kupiła po takich cenach, jak kupują czarne kobiety normalnie na rynku. To jakieś 10 kg tego wyszło, nie? Za 100 tysięcy. Jakie owoce? No mango, banany, pomarańcze, ananasy, różne. Po prostu wychodziło mniej więcej po 80 centów za kilo. No to rzeczywiście, ale słuchaj, myśmy kupowali też na bazarach albo na przydrożnych, u przydrożnych sprzedawców. I to wychodziło, ale była tylko tak, pomidory, cebula i mango, te małe mango. Ja mówię o Zambii. No i to było tanie. To było tanie w takiej cenie jak w Polsce. Natomiast tutaj czegoś takiego nie ma. Wiesz, tutaj możesz kupić tylko w marketach, w tych sklepach takich jak u nas tam Real czy Ruchan, Auchan, prawda? Ale Ruchan, nie wiem czy wiecie, że w takiej obyczajowości małomiasteczkowej to mówią na Auchana mówią Ruchan, no bo to A jest takie jak R i wychodzi, że Ruchan. Ale w każdym razie, no mi się to bardzo podoba. Też jeden, słyszałem... Janku, my jeszcze chcieliśmy tylko no, powiedzieć, że szkoła się buduje, jutro kończymy wylewać ławy i tyle, bez odbioru. Prowadź dalej audycję. Okay. Dziękujemy, pozdrawiam was, pozdrówcie wszystkich, Jacka szczególnie. Dzięki wam wielkie. To był Maciek Dudko na samym początku, potem Kamil Cebulski, cała reszta ekipy z Zambii, gdzie budują szkołę, o której możecie sobie zresztą w audycji Kamila posłuchać i obejrzeć, jak się to odbywa. No, trochę się taka audycja, taki poradnik rolniczy się zrobił przez chwilę. Naszej audycji, tak? Słuchajcie, więc tak. Ja tutaj jednym z celów, dla którego przyjechałem, jest między innymi nawiązanie kontaktów z kilkoma instytucjami, które mają pomóc, no, obiecały pomóc nam właśnie w Afryce. Więc pewnie coś z tego wyjdzie. No, na razie wiem tylko tyle, że oni że bardzo są entuzjastycznie nastawieni, ale boję się tego, że jak ja powiem, że to jest szkoła biznesu, że ta szkoła, którą budujemy w Lusace, w Lindzie pod Lusaką, że ta szkoła ma taki profil, no to boję się, że to się może, pewnie nie będę na ten temat mówił. No więc słuchajcie, wracamy do tej Doliny Krzemowej. Otóż Dolina Krzemowa, no to jest kilkadziesiąt tysięcy, czy kilkanaście tysięcy firm, rzeczywiście wysoko wyspecjalizowanych, najnowocześniejsza technologia od Apple'a, Dell'a i innych, począwszy
skończywszy na jakichś malutkich Seagate'ach czy tego typu biznesach, które chyba to są chyba najnowocześniejsze i najbardziej rentowne, najbardziej efektywne gospodarczo instytucje w Stanach Zjednoczonych. No ale i oczywiście zatrudniają elity. Oni nie zatrudniają ludzi o niskich kwalifikacjach, tylko i o wysokich kwalifikacjach, i o średnich kwalifikacjach, tylko przeważnie o ludzi o bardzo wysokich kwalifikacjach. Tym niemniej potrzebują trochę personelu, no takiego jak sekretarka, ochroniarz, elektryk, który naprawi, jakby się zepsuło oświetlenie, betoniarz, policjant, no taki personel, nazwijmy to średnie, potrzebują. Mhm. Ponieważ są elitą i ich jest większość, przynajmniej w Dolinie Krzemowej, to oni zaczęli również wchodzić do instytucji politycznych, zaczęli wchodzić do władz regionalnych, tych miasteczek, miejscowości, przysiłków czy suburbiów, w których mieszkają. Ci pracownicy. Proszę? Ci pracownicy, tak? Czy te firmy? Elita tych firm, mhm, również, ponieważ to są ludzie nastawieni pro-publicznie. No, czyli dobrze. No to jeden został radnym, drugi został radnym, trzeci został jakimś tam członkiem komisji wspierania komisji pomagania biednym i tak dalej. Jako ludzie o wyrobionych gustach, o wykształceni, dobrze zarabiający, bo to nierzadko średnia zarobków w takich firmach to jest 200-250 tysięcy dolarów rocznie, chcą również podkreślić swoją odrębność, swoją wyjątkowość. No i na przykład w Santa Cruz Rada Miejska, w której skład wchodziło wielu takich ludzi, bo do Doliny Krzemowej daleko nie jest, uchwaliła, że jakakolwiek budowla, która będzie stała na terenie miasta czy okolic, będzie musiała mieć zezwolenie w szeregu departamentów. Przede wszystkim ekologii, potem wydziału ornitologii, potem klimatologii, potem jakiejś archeologii, potem nie wiem jak się nazywa, dendrologii, tam ta nauka o drzewach. Czy przypadkiem postawienie domu lub postawienie jakiejś infrastruktury w tym miejscu nie zaburzy jednej z tych funkcji, o których mówiłem, ekologii, prawda, klimatu i tak. Czy na przykład nie przeszkodzi w życiu ptaków miejscowych. No i otrzymanie pozwolenia na budowę domu jest naprawdę gigantycznym problemem. Zresztą kilka miesięcy temu szukaliśmy tutaj, moja rodzina szukała działki, na której można byłoby wybudować dom, bo tak żeśmy doszli do wniosku, że może tak będzie taniej niż kupowanie gotowej budowli. I złożyliśmy kilka ofert. To każda oferta była warunkowa i agent, z którym pracowaliśmy, zaznaczał, że nie można złożyć bezwarunkowej oferty. Ta oferta musi być zatwierdzona przez te poszczególne wydziały. Ile to ma trwać, pytaliśmy, do 3 miesięcy. Więc składasz ofertę na kupno domu. Chcesz kupić dom, czy chcesz kupić działkę i musisz 3 miesiące czekać, żeby uzyskać pozwolenia. No może czasem 2 miesiące. Ale jak ktoś pracuje i nie ma tak wiele czasu, żeby codziennie czy częściej bywać w urzędach, no to albo wynajmie kogoś, adwokata i pewnie będzie go to kosztowało, nie wiem, 10 tysięcy dolarów, albo chcąc zaoszczędzić te pieniądze, sam zacznie załatwiać, to wtedy ma 3 miesiące z głowy i dostanie na przykład zawiadomienie, że tu mógłby postawić tylko, że akurat tędy przechodzi jakaś struga wody, ale nie zawsze, tylko w okresach, porze
porze deszczowej i że w tej wodzie znajdują się jakieś ślimaczki, które są pod ochroną i nie pozwolą wybudować domu. Myśmy znaleźli działkę, która rzeczywiście bardzo fajnie pasowała i była wyjątkowo tania, a okazało się, że ta taniość była właśnie efektem jej dysfunkcjonalności, bo na tej działce nie można było domu wybudować, albo można było wybudować dom o powierzchni 400 stóp kwadratowych, czyli mniej więcej 36 metrów kwadratowych. No to jak się płaci 150 tysięcy dolarów za działkę, to dom 36 metrów kwadratowych, to jest kawalerka, prawda? Mhm. No i tego typu regulacje, potworne regulacje na każdym kroku doprowadzają do windowania cen istniejącej zabudowy. Opowiadał mi właściciel tego motelu, tego pierwszego, w którym mieszkałem, że od 1 stycznia wchodzi w życie nowy przepis, nowy podatek, który będzie wynosił $1.50 od osoby dziennie, od osoby, która będzie w jego motelu. Oczywiście to podatek nie dotyczy tylko moteli, dotyczy także restauracji, stacji benzynowych i innych miejsc publicznych. I ten podatek jest przeznaczony na budowę stadionu futbolowego, na którym będzie rozgrywała mecze i trenowała miejscowa drużyna futbolowa. No to jak u nas praktycznie. Ten sam problem, który jest w Polsce, gdzie wybudowano stadion narodowy dla najbogatszej grupy Polaków. Trudno znaleźć bogatszą grupę Polaków niż piłkarze. Bo i nawet gwiazdy filmowe czy telewizyjne nie zarabiają tyle, co piłkarze. Milionerzy, prawda? I ten PZN i to wszystko, to rzeczywiście Związek Milionerów. PZM powinien się nazywać, nie? Polski Związek Milionerów. Że ci ludzie nie mogą sobie sami wybudować. I ta sama filozofia, to samo podejście, keynesowskie oczywiście, obowiązuje tutaj. Powiedz mi, Janku, co się dzieje w takim przypadku takiego stanu? Bo w Polsce, kiedy jakaś masa krytyczna jest przekroczona, to ludzie masowo wyjeżdżają, tak? Z Polski nawet do innego kraju, więc to jest nawet inny język, inna kultura i tak dalej, jest wszystko inne. A w Stanach przecież tak przeniesienie się do drugiego stanu to jest właściwie zmiana, ani język, ani inna historia właściwie. Czy ludzie masowo wtedy wyjeżdżają z Kalifornii, jak się dzieją takie rzeczy, czy nie? Czy ty myślisz, że w innych stanach jest inaczej? No, Nowy Jork podobno jest inny, powiedziałeś. No jak? W Nowym Jorku tak samo państwo wybudowało, to znaczy miasto wybudowało stadion dla Yankees, jak oni się tam nazywają? Yankeesi. Tak. No więc wiesz... Czyli nie ma gdzie wyjeżdżać, tak? Że tutaj wielkiej różnicy nie ma. Poza tym nie zapominaj o tym, że Amerykanie to jest naród raczej... No oni niby dużo podróżują, ale to jest naród, dla którego reszta świata nie istnieje. No jest część, może nawet i Kalifornijczyków, duża część, która się wyprowadza w pewnym momencie do Meksyku, czy widziałem w Gwatemali sporo Amerykanów, w Argentynie, właśnie z tego rejonu. Ale generalnie oni są narodem takim szowinistycznym. Dla nich świat jest jednonarodowy. Są Stany Zjednoczone i jak się mówi na przykład, że się było w Paryżu, to trzeba zaznaczyć Paris, France, bo oni myślą, że Paris, Ohio, nie? Albo Kentucky. Więc to nie są, wiesz, poza tym tutaj jednak pewien komfort albo przyzwyczajenie do pewnego komfortu, przynajmniej wizualnego, albo przynajmniej takiego, który leży w zasięgu ręki, jest duże i rezygnować z tych autostrad, z widoku tych pięknych biurowców, z nastroju telewizji, która oszałamia i ludziom się wydaje, że oni też w tym świecie żyją. Przepraszam, bo tutaj ktoś się dobija do drzwi, muszę otworzyć. Moment. Dobra, to ja w tym czasie przypomnę tutaj, że słuchacie audycji Janka Fiora, którego słuchać we tle, i Hugo tutaj skromnie, który pomaga prowadzić tą audycję. Janek jest w Stanach, w Kalifornii, gdzie jeszcze przez dłuższy czas będzie, zwykle wyjeżdżał na miesiąc, a teraz na kilka miesięcy pojechał, wobec tego będzie się stamtąd łączył z nami w audycjach.
I można tutaj dzwonić. Nie wszystkich odbieram tutaj, ale i tak, nie rezygnujcie. Dzwońcie 222-195-321 lub kontestacja.com. Możecie zadawać jeszcze pytania, jeszcze gdzieś tak niecały kwadrans będziemy tutaj nadawać. Czy Janku jesteś z nami? Jestem. Już nie, to chyba mi się wydawało, albo może pokojówka chciała wejść, ale usłyszawszy, że nadajesz. Dostrzegł, że ja jej nie otwieram, no to zrezygnowała. Czyli jeszcze tak źle nie jest w Stanach, bo właściwie tak subiektywnie rzecz biorąc z punktu odniesienia, czyli jest tam wciąż nie najgorzej, chociaż coraz gorzej. Więc jest tutaj wiele instytucji, które, no nazwijmy to, służą publiczności, no na przykład drogi, nie? Na przykład krajobraz. No jest czysto, jest ładnie. Rzeczywiście jest transport fantastyczny, to znaczy komunikacja fantastyczna, telefonia. No, telefonia to powiedziałem średnia. Ja mam T-Mobile, czyli to, co u nas jest Deutsche Telekom, i to słabo działa, muszę wam powiedzieć. Na przykład z pokoju ja się bardzo często nie mogę dodzwonić, nie ma sygnału. No jest tu co prawda okolica górska, tutaj gdzie jestem, ale to nie jest powód, bo w Zakopanem no, jest też okolica górska. Ja sobie dzwonię z mojego telefonu komórkowego i nie ma czegoś takiego, żebym nie miał zasięgu. Może być gorzej słychać. Tutaj są miejsca, gdzie nie mam w ogóle zasięgu. No i ale do czego zmierzam? Chodziło mi o to, że obcowanie z taką infrastrukturą, czy nawet z ludźmi, którym się dobrze wiedzie, którzy są, no, żyją w komfortowych warunkach, no, uśmiechnięci, opaleni, że to się człowiekowi, że to w jakiś sposób na człowieka oddziaływuje i to się udziela. Ale ja zauważyłem, że tutaj, że im się czasami myli, albo bardzo często się im myli rzeczywistość z tym, co oglądają w telewizji. I wielu ludzi tutaj przebiera się za postacie, które są ich idolami i może nawet w jakiś sposób się w te postacie wciela. Nie wiem, nie robiłem żadnych badań, ale wydaje mi się, że wielu ludzi tutaj żyje w takim świecie iluzji tego show biznesu, tych sitcomów i różnych innych programów rozrywkowych. Zresztą wszystko może jest lepiej. Wszystko jest takie takie bardzo, bardzo rozrywkowe. Słuchamy cię, Tomku. Foczak się odezwał. Dobry wieczór, tak. Cześć, może cześć. To i lepiej, że tak żyją. Ja w sumie dzwonię z kraju, w którym też tak jakby jest południowe Niemcy, Bawaria. Tutaj ludzie są jacyś tacy bardziej uśmiechnięci. W Polsce tak narzekają, tacy są skrzywieni. Natomiast tutaj jest to jakby tak... Ludzie żyją w lepszych warunkach, więc są bardziej zadowoleni z otoczenia. I to się samo nakręca, tak przynajmniej mi się wydaje. Co ty, Janku, sądzisz na ten temat? Ja trochę znam Bawarię, więc bywałem w Bawarii, miałem tam przyjaciół, mam tam przyjaciół. I rzeczywiście jest tam luz. Ale wiesz, to wynika moim zdaniem z czego innego. Bawaria jest krajem katolickim. I Bawaria jest inna od reszty Niemiec. Oni są pogodniejsi, oni są bardziej, no ja bym powiedział, bardziej ludzcy. Ale oni są wyluzowani, oni są... Oni nie są tacy jak, wiesz, jak ci zwolennicy Ordnung, prawda? Szwaby. Oni są bliżsi kulturze łacińskiej, Bawarczycy. No zresztą zaraz graniczą z Włochami, prawda? Więc to na pewno to ma znaczenie. Natomiast ci tutaj, wiesz, nie mogę tego zrozumieć, bo dostrzegam takie okrucieństwo niektórych elementów życia tutaj, że aż mi się wierzyć nie chce, żeby nikt temu nie zaprotestował. No ta lewicowość Kalifornii, ta... przepraszam... nastawienie takie, no wręcz, ja bym powiedział, komunistyczne, jest bezkrytyczne, mimo że przecież tutaj wielu jest, no Thomas Sowell na przykład tutaj mieszka, o ile się nie mylę, też Walter Williams,
Jest kilka dobrych uniwersytetów. Jest taki Pepperdine University koło Santa Monica, czy koło Malibu, Malibu chyba nawet, gdzie i są i przedstawiciele szkoły austriackiej, ale jakby to wszystko się ignoruje. Nie słyszy się w dyskursie publicznym. Wczoraj pierwszy raz oglądałem od tygodnia w telewizji, to Fox News, było wystąpienie Randa Paula, syn, to jest kongresmen, syn Rona Paula. I on występował, i to był jedyny taki głos naprawdę liberalny w naszym rozumieniu, taki libertariański, nawoływał do powrotu do korzeni. No przecież ten klif fiskalny, który, mówi się, że został rozwiązany, to jest nic innego jak dowalenie ludziom po 2500 dolarów czy 2300 dolarów podatku, nowego podatku na osobę, na podatnika. No to jest kupa forsy. W tej sytuacji, gdzie kraj piszczy, bo nie ma inwestycji, nie ma oszczędności, no bo ja już tutaj mówiłem kilkakrotnie, że najwyższe oprocentowanie, jakie widziałem w banku, już było na wielkimi literami w szybie, na plakacie wypisane, to było 0,6% na 24-miesięcznych lokatach. 0,6%. Przy czym dolar traci pewnie miesięcznie 0,6% na wartości. Więc jak w tej sytuacji ta gospodarka ma ruszyć? Klif fiskalny nie tylko jeszcze towarzyszy mu, jeszcze inflacja ogromna, która jest ukryta, no rzekomo jej nie ma, ale ona dotyczy, jak się policzy wszystkie wydatki, to ją widać, tylko jak się zrobi ten koszyk, dobierze, odłączy się od niego energię, odłączy się od niego żywność, czy część żywności, no to wtedy może rzeczywiście wyjść, że inflacja jest 1%, ale generalnie no to jest, to ten kraj zmierza do ruiny. Ja się obawiam, zresztą zdaje mi się, że Mark Skousen napisał niedawno, albo pisze książkę, czy jesteśmy Rzymem, czy Ameryka jest, czy Stany Zjednoczone są Rzymem. Czy to już jest kraj zmierza do upadku gospodarczego? Ja się boję, że tutaj się nic nie ruszy. Nawet ten teraz zapowiadany wzrost zainteresowania nieruchomościami, to chyba się bierze stąd, że po pierwsze już kilka lat to wszystko stało, więc ludzie no, pożenili się, porozwodzili się, prawda, porodzili się nowi i potrzeba tych mieszkań. Ceny rzeczywiście spadły o połowę, ale mi się też wydaje, że to jest taki rozwój przed wybuchem inflacji. To znaczy nie rozwój, tylko wzrost rynku nieruchomości przed wybuchem inflacji. I mówi się, że tam 7% w zeszłym miesiącu wzrosły ceny i ilość sprzedanych domów, że 5% wzrosła ilość nowo budowanych domów, ale jak na tym Sylwestrze i rozmawiałem tam z kilkunastoma osobami, bo przy stoliku było chyba, nie wiem, 2, 4, 6, 8, 10, było 12 osób, rozmawiałem z kilkoma, to nie słyszałem optymizmu, a to jednak rzadkość wśród Amerykanów, żeby oni narzekali, a oni narzekają. Także ja widzę czarno przyszłość Stanów Zjednoczonych. A Kalifornii myślę, że chyba teraz coraz czarniej. No coraz więcej tych instytucji, nawet high-tech, przenosi się do Azji. No Lenovo, prawda, IBM, PC. No IBM co prawda nie był w Kalifornii, tylko w stanie Nowy Jork. Miał swoją siedzibę, ale no informatyka i przemysł komputerowy jednak kojarzy się z Kalifornią. Apple Computer, no akcje spadły kilkanaście procent ostatnio od rekordu. Mówi się, że to takie koniunkturalne, że to ogólny stan gospodarki, ale wydaje mi się, że tutaj dużą przyczynkiem do tego spadku ma instytucja pod tytułem Samsung, która jednak ostro ściga Apple'a i myślę, że nawet już te iPady przegoniła. No ale nie, no bo to
Ja byłem kiedyś przez kilka lat dziennikarzem nowotechnologicznym, tak zwanym, i jeździłem po różnych targach, jakichś cebitach, niecebitach, różnych takich, tym podobnych, gdzie się wystawiały różne firmy właśnie z działu nowych technologii, szeroko pojętych. No i to było już no wiele lat temu, tam przez kilka lat się to toczyło i 98% firm, które się wystawiały, to była Azja. Zawsze. Znaczy nie zawsze, tylko już tam od tych tam powiedzmy 5-10 lat. Tam właściwie trudno było szukać jakiejś firmy, która nie jest azjatycka. Czasem się trafiło na jakąś niemiecką, czasem no, na amerykańską też się zdarzało, aczkolwiek też z rzadka dosyć. Także to jest już od dawna. Na ten temat, ale widzę, co ludzie noszą w rękach. Więc no, noszą oczywiście iPady, no tak. Ale coraz więcej nosi Samsungi. Samsungi. A powiedz mi jeszcze takie pytanie, jeszcze tak, żebyś jeszcze nie uciekł mi, ponieważ ta wymiana zdań jest tam z Kamilem, tam Afryka, Stany Zjednoczone, masło za 15 zł. Powiedz mi, z czego wynika ta cena? Bo czy to są podatki, czy to jest coś innego? Czemu to masło, czy tam jakiś inny chleb jest tak drogi w Stanach Zjednoczonych, skoro gospodarka jest rozwinięta, generalnie technologia powinna być bardziej rozwinięta, wszystko powinno być tańsze, to tylko podatki mogą windować te ceny. Czym się nie, mylę? Nie, nie. Podatki, oczywiście, pośrednio podatki, ale głównie to regulacje, że jest taka masa różnych nakazów, zakazów, że tego nie wolno, że na opakowaniu musi być tam, nie wiem, narysowane coś, że muszą być przeprowadzone specjalne testy. To są takie wymagania. Opowiadał mi piekarz kiedyś, ale to już pół roku temu, że on, ponieważ kupowaliśmy chleb i to był chleb na zakwasie robiony. Mhm. W jakimś tam miasteczku przyjeżdżaliśmy, jest napisane duże tam sourdough bread. No to na zakwasie. Więc ja mówię, to kupmy na zakwasie. Jest chleb, ale z nie pamiętam jak się to po angielsku, po polsku nazywa, karczochy. O, z karczochem w środku. Ja mu mówię, słuchaj, dlaczego ty nie możesz zrobić normalnego chleba, żeby nic nie było w środku? A on mówi, człowieku, jakby nic nie było, to ja muszę mieć specjalne jakieś tam badania, analizy, coś tam, w każdym razie szereg, musi spełnić szereg wymogów i w związku z tym jak wkłada i to jest produkt pszenno-owocowy czy pszenno-warzywny, to wtedy nie podlega niektórym regulacjom i on tak uciekał przed regulacją, chleb kosztował $9. To jest kartowe. No, okay. No więc tego typu historie, no jeżeli ty nie możesz wybudować domu dwupiętrowego, tylko parterowy, albo trzypiętrowego, tylko dwupiętrowy, w związku z tym efektywność wykorzystania ziemi, która jest droga, jest mniejsza. Na tej samej przestrzeni mógłbyś wybudować na przykład 12 mieszkań, a możesz wybudować tylko 6. W związku z tym połowę mniej niż byś mógł i ponieważ jest tylko połowa, podaż jest zmniejszana regulacjami, to powoduje, że ludzie, że mieszkanie jest drogie. Słuchajcie, najtańsze studio tutaj w okolicach Santa Cruz, studio to jest kawalerka z wnęką kuchenną, łazienneczka malutka, pewnie 30 parę metrów, 40 metrów kwadratowych, kosztuje, na wynajęcie kosztuje gdzieś w granicach 1200 do 2000 dolarów miesięcznie. A ja chciałem dwusypialniowe wynająć, to mi w jednym miejscu 5000 dolarów na miesiąc, a w drugim powiedzieli, że mają właśnie teraz promocję przez pierwsze półrocze, to będzie 4000 kosztowało. No to są ceny, no kogo na takie ceny stać? No przecież są tutaj ludzie, policjant czy sprzątaczka, czy kucharz, zarabia, no nie wiem, 60-70 tysięcy, to już jest góra. Pielęgniarka 80 tysięcy. No to jak ją stać na mieszkanie za 40 tysięcy czy 30 tysięcy rocznie, żeby wydać na mieszkanie? No, to są te paradoksy. Overregulation, czyli nadmiernej regulacji. Każda regulacja to jest jakiś koszt. Im więcej tej regulacji, im więcej tego dążenia do perfekcji, bo oni tutaj dążą, żeby było wszystko perfekcyjnie. Żeby wszystko było fantastycznie, żeby krawężniki, bo wymieniają krawężniki na przykład przy drodze, zamiast żeby pozwolić ludziom na budowę wyższych domów, to podatek się podnosi na niższe i
i buduje się nowe krawężniki. No i rzeczywiście ładne krawężniki mają. Dużo ładnych rzeczy, ale koszt tego jest taki i w ogóle irracjonalny, bo tego tak naprawdę nie potrzeba. I tym sympatycznym akcentem wszystkich chcę pożegnać, życzyć szczęśliwego nowego roku i no, ubolewać nad defetyzmem, jaki tutaj szerzę, ale muszę powiedzieć, że jestem takim przygnębionym nastroju, no bo to, co widzę, nie napawa optymizmem, a przecież to jest kraj, do którego się zawsze odnosimy, mówimy, a w Ameryce to jest tak. No może Kalifornia jest taka przygnębiająca. Zobaczymy, jak pojadę w Amerykę, może się poprawi. I tym sympatycznym akcentem jeszcze raz kończę, znaczy nie sympatycznym, może tym obiecującym akcentem. Pozdrawiam wszystkich, dziękuję Ci, Hugo, i trzymajcie się. Zawsze do usług i to był Janek Fior w jego audycji. Jan Fior zaprasza, zdaje się, tak się nazywa ta audycja, wyjątkowo dzisiaj w piątek. Także nie wiem, kiedyś się porównywaliśmy do Japonii, teraz już do Stanów nie możemy, to już nie będzie się do czego porównywać. Już zostanie nam tylko Anglia, nie wiem, Australia. Nie ma punktów odniesienia właściwie, to jest smutne w dzisiejszym czasie, w dzisiejszej rzeczywistości. Może się pojawi taki kraj, bo tak po Rzymie się pojawił, prawda? Pojawili się Saraceni, najpierw Bizancjum, potem Saraceni, no potem już odrodzenie włoskie, Włochy, prawda, no potem się pojawiła Anglia, potęga angielska, francuska, Hiszpania, no w końcu Stany Zjednoczone. I wrócimy, no, nie wiem, do Rzymu może. Trzymajcie się, do widzenia, dobranoc. Dobranoc, i to nie wiadomo, czy było porównanie historyczne, czy eschatologiczne, to trudno powiedzieć do końca. W każdym razie wysłuchaliście kontestacji, mamy piątek w tej chwili, piątek 21 godzina, czyli początek weekendu nastąpił nam. Ja was jeszcze tutaj na sam koniec zachęcę do, no może troszkę banalnie, ale zachęcę was do zaglądania na stronę naszą www.kontestacja.com częściej niż tylko na ulubione wasze audycje, ponieważ my tam umieszczamy różne fajne, ciekawe, interesujące rzeczy na naszej stronie, głównie w naszym blogu, ale również tam w takich różnych obrazkach, które sobie tam migają albo sobie są w różnych miejscach i o różnych imprezach, czy jakichś takich wydaniach, które patronujemy, czy jakichś takich rzeczach, które nam się zdarzyły. Ostatnio też piszemy tam często, więc nasza strona cały czas żyje, więc jeżeli tam chcecie, no nie macie gdzie spędzić na przykład wieczora jakiegoś, to spędźcie go z kontestacją oczywiście na naszej stronie. Tym bardziej, że w tej chwili nadający już nam się rozpierzchli po wszystkich właściwie kontynentach, to nie wiem, szukamy jeszcze nadawcy z Australii. Jeszcze tam chyba nikogo nie mamy. Także jakby ktoś mieszkał w Australii i chciał nadawać audycję, to niech napisze na adres redakcji, a postaramy się jakoś was poprowadzić. A to mówił Marcin Hugo Kosiński w audycji Janka Fiora. Życzę wam miłego weekendu. Widzimy się, czy nie wiem, no słyszymy się cały czas. My się słyszymy w poniedziałek, w mojej audycji. O, ja zaproszę na poniedziałek, na 21. Będą goście. Będzie bardzo ciekawy gość w ten poniedziałek, a jeszcze ciekawszy w następny poniedziałek. Także nowy rok zaczynamy z przytupem. Dobranoc. To może jeszcze umfę puścimy. Kontestacja. Jedyne wolne radio w kraju. www.kontestacja.com. Prawdę mówi. Albert, wychodzimy!